Jademy. Moi mili, do 99 roku jedynie, gdzieście mnie mogli spotkać, to na jeziorze w Dziećkowicach, dlatego, że ja byłem pasjonatem, jeden z pierwszych, co zaczął pływać na desce windsurfingowej w Katowicach, to była dla mnie pasja. Drugą pasją to było górnictwo. Kiedy w 99 roku dostałem w głowę szpital, ileś miesięcy po tych szpitalach się włóczę, no i w końcu mi powiedziano, że do pracy nie wrócę, mam sobie coś wymyśleć. Właściwie nic sobie nie wymyśliłem, idę przez Katowice na ulicy Wieczorka, teraz nawet nie wiem jak się to nazywa, napis Warszawa, Moskwa, Delhi, kupuję bilet, oczywiście nikomu nic nie mówię, żaden nie mówię, ani żona, ani znajomi, ani przyjaciele, mam bilet w kieszeni, pomagałem mi załatwić jeszcze wizę dziewczyny w Orbisie i tak, słuchajcie, poleciałem do Indii. Oczywiście w domu pierwsza żona się pyta, wiesz, a gdzie ty się wybierasz, bo to człowiek dopiero po szpitalu, po załatwieniu tych wszystkich dokumentów, na emeryturę, no wiesz co, Iwonka, nie wiesz, jest taki znerwowany, pojada się w góry, poważa się po Beskidach, 3-4 dni i wracam do domu, nie, żona do domu, dobra, w porządku, ale wiecie jak jest z kobietami, nie, kobiety zawsze są takie podejrzliwe, jak chłop coś kombinuje, to one wyczują, to od razu mały plecak, jeden chleb, dwie konserwy, na plecy chodzi. W Moskwie było super. Mieliśmy taką nauczycielkę, słuchajcie, rosyjskiego uczyła, my ją przezywali Balbina. I człowiek, jak był ruski, pierwsza lekcja, to rano się budził, zamiast w imię ojca i syna, to go do 1, 2, 3, 4. I uczył się ruskiego, dlatego że ona miała taki pomocnik metrowy, bambus i słuchajcie, loła bez litości. No człowiek był tak zawsze skatowany przez nią, ale wbiła nam ten ruski na hama do góry. Przyleciał do Delhi. Słuchajcie, kiedy ja wyszedł z tego samolotu, wydawało mi się, że przyszło na moje spotkanie 1 200 000 ludzi. I wszyscy lecą do mnie. I ja tak wejrzał na to, bo ja po angielsku nie znam nawet słowo jest, ani nic, zero. Więc sobie pomyślałem, coś tej głupi ciuliku zrobił. No bo słuchajcie, nie znacie języka, ci wszyscy latają jak ptoki, coś mi dałem do podpisania, ktoś ryczy, ktoś wrzeszczy. W końcu ja usiadł na tym plecaku, zgubił jakiś Anglik, przyszedł i go do pachargan, do domu, dobra, chłopie, obytnie, kaj, biernie. Podpisali i także wylądował na tej długiej ulicy My Bazar. Hotel dał tam, taki mi jakiś hotelik tam ktoś polecił. I w pierwszym mojej myśli było tak, wylałaził po tej ulicy tam, a nazwot i wiecie, zawsze się kogoś Polaka spotyka, wiecie po czym, nie? Po takim przecinku fajnym na K i tak chodzę i słucham. Ale nic, no 3 dni, zero. W końcu znalazłem budkę telefoniczną, łap i godą dzwonia do domu, nie? Bo się będzie żona martwić. Dźwignę telefon, godą dzwonia, wiesz co, nie wiecie, kochano ty na mnie, no bo on jest w górach, w Beskidach, jest w Indiach, w Delhi. Słuchajcie, się zrobiło tak cichutko, a ona go doprosza, cię nie pij gorzowej, wracaj do domu. Ja ci dobrego lekarza załatwia. No nie wierzyła. Idzie, ona naprawdę, że jest w Indiach. Jak ją łapna, albo wleza tam, kiedy wypijecie w tym gołębniku, wszystkie gołębie są bez piór, a ciebie reszta włosów wyrwia. No dobra, trudno. Idzie jakiś obdydołek, bierz tu telefon godaj coś, no. On coś powiedział, no ja tak moją żonę dopiero, słuchajcie, spotkałem po 6 miesiącach. Znam dwie nazwy geograficzne, Bombaj i Kalkutę. Kupuję bilet do Bombaju, wylądowałem w Madurai, tak gdzieś około 3 tygodnie jazdy po dworcach kolejowych. To, że kosztowała herbata 5 rupii, a płaciłem 150, to nie miało takiego znaczenia. Bo ja nie znałem liczebników, ile za co się płaci, w związku z tym płaciłem jak głupi po 2 tygodniach, że był bez pieniędzy, ale miałem okropny strach wyjść na ulicę, dlatego że się bałem, że już nie wrócę na dworzec. Moim marzeniem jest jedno, dostać się do Delhi i jak najszybciej przyjechać do domu. Ale jak się dostać? Każdy Hindus, ci to podróżują po Indiach, to wiedzą, że on zawsze powie tam. On nie powie, że nie wie. Więc jeśli dwóch mówi tam, to znaczy, że trzeba spróbować tam. No więc ja tak nie za bardzo spotykałem, w każdym bądź razie, gdy wypstykali mnie z pieniędzy, to ci najbiedniejsi na dworcu. Ktoś tam nazbierał z resztoka ryżu, przychodzili do mnie, dzielili się jakimiś ciapatkami. I kiedy ja wylądowałem w Dżamu, siadłem na plecaku, byłem 18 kg, chudszy niż wyleciałem z kraju, usiadłem, zacząłem płakać. Normalnie się rozpłakałem, bo mówię, no nie dam rady, no przyjdzie mi umrzeć, jeszcze 2-3 dni, ja już do domu na pewno nie wrócę. Siedzę sobie spokojnie,
gdy nagle ktoś przechodzi koło mnie i mówi: kurwa, taki stary i beczy. A ja od razu: ratunku, na pomoc! To się odwracam i mówi: Boże, jeszcze Polak. I tak poznałem naszą himalaistkę Ankę Czerwińską. Ona mówi: chłopie, co się stało? Ja jej opowiadam. Ona go: to cię dobrze w głowa pizło, dawaj do pociągu. I tak mnie, słuchajcie, zawiozła do Delhi. Spotkała jakąś córkę swojej przyjaciółki, która studiowała filologię angielską. No i Anka mówi: zabierzcie tego hajera, to fajny facet, a on nic nie widział na dworce kolejowym. No i tak rozpocząłem 3 tygodnie podróży, nie tylko po Indiach tych takich, czyli Taj Mahal, ble, ble, ble i tak dalej, ale rozpoczęła się moja wielka podróż z językiem angielskim, dlatego że dziewczyny zabrały mnie pod jednym warunkiem, że zacznę się uczyć języka. I 3 słowa dziennie, proste, ale było 6 bab i każda chciała 3 słowa dziennie, więc ja zapierdzielam tam i z powrotem zapamiętuję te wszystkie zdania, ale rozpoczęła się taka wielka, wielka przygoda, gdzie ja byłem naprawdę szczęśliwy, zadowolony. Po 6 miesiącach wracam do domu i tak jeszcze stary dworzec był w Katowicach, tak sobie myślę: kurde, jaki jest szczęśliwy, nie? Przyjechać do domu, tu te wszystkie obdydoły, jakieś pijaczyny, jakieś obszczymurki na tym dworcu, ale ten dworzec był mój, z Katowic, jest szczęśliwy. Przychodzę do domu, oczywiście nie będę tu opowiadał sentymentalnych historii, a wytrzymałem 3 miesiące. Poleciałem szybko na język angielski. No i z Ru poleciałem do Wietnamu, Kambodży, Laosu i tak pierwszy raz zaczęli o mnie mówić. Dlatego, że ja spotkałem Maurysa, wiecie, kto to jest, taki wytatuowany na gębie, i on mi go dotyczy z Polski, wiesz co, ja mu takie marzenie, żeby jechać do Polski. No i załatwiliśmy wszystkie wizy w Hanoi, w Wietnamie, pojechaliśmy na granicę chińską, nas nie przepuścili. I on mówi: wiesz co, to dawaj, ja tu mam znajomego, pojedziemy takim stateczkiem, od nogami do Mekongu i potem jeszcze dalej. No to ja się z nim mówiłem, rano wpadam na stateczek, tego mojego Maurysa nie ma, siadam, stateczek odpływa, oczywiście napchany mięśniami ludzkimi, i oni na mnie patrzą. Jest 2, 4 żółty, 5 był kapitan, no i tak nie wiedziałem za bardzo, jak się zachować, ale wiedziałem jedno, że tam głupim nie robią krzywdy. Stoła jakąś szczotka, łapta szczotka i słuchajcie, lotem po tym pokładzie, mocza w tym odnogach i śpiewam: Frakowiaczek ci ja, no i siedzą i patrzą na mnie, nie? No dobra, i tak się załapałem na taki sklep, tu starszych nie ma, to wam podpowiem, do nich po Śląsku jeździły takie drabinioki i wołali: szmaty skupuj, tam sprzedawali szmaty, za to dostawali górki. To ja właśnie płynął takim sklepem, gdzie w zamian za dziki ryż, w zamian za jakieś inne ustrojstwa, oni wymieniali. No i płyniemy. No ale jak im się spodobało, że śpiewam, to codziennie wieczorem mówią: Mietek Sung. A ja to, że ja byłem górnikiem i po prostu wyrządzałem różnych, kupę różnych piosenek, między innymi: górniku, górniku, co ci po ciuliku, czyli ci nie stanie, bo robisz na ścianie. No i różne inne górnice, przyśpiewki, wszyscy szczęśliwi, zadowoleni, ale słuchajcie, ten repertuar się mi wykończył. I przez głupota, że zaczął śpiewać piosenka na pogrzebach, czyli: serdeczna matko, opiekunko ludzi. Jak się gizną, spodobały 10 innych razy, dzień dośpiewał. W końcu ja wiem, że to jest tak nabożna piosenka, że to się nie da, że trzeba siąść, złożyć ręce. No to Joś złożył ręce i mruczał, znaczy Joś śpiewał, a oni mruczeli murmurando. Po 2 tygodniach dojeżdżą do Lua Prabang, wiecie, gdzie to jest, nad Mekongiem, takie fajne schody. Ja sobie spokojnie idę i słyszę z tyłu: łzy mi ciekną, wróciłem, miałem taki plik, słuchajcie, służba ochrony zdrowia, kopalni wieczorek, dałem kapitanowi, kiedy przyjechałem na globtroterze, też napisał, kto wypuścił górnika z kopalni wieczorek, bo obklejony Mekong od Lua Prabang aż do ujścia. Tak zacząłem być przezywany: serdeczna matko. No i wszędzie mówi: a, serdeczna matka przyjechała. No ale to mi się też trochę znudziło i w końcu wróciłem do mojego pierwszego imienia, czyli do Hajera. Czyli to było takie początek podróży. Gdzie go powiedział, ta moja historia, pozwolicie, że tak na szybko, 3 minutki. Kiedy byłem przystojny, byłem 21 lat. A ja zawsze wiedział jedno, że ja będę górnikiem, bo mój dziadek był górnikiem, z rodziny byli górnikiem. Więc ja byłem taki ucieszony, że tym górnikiem będzie i tym górnikiem, że został. Kiedy miałem 21 lat, posłali mnie na kurs strzałowych do Chorzowa.
No ale po drodze był sklep PSS Społem. Za kasą siedziała piękna blondyna i patrzy na mnie i go do... Wiesz co, synek, jak ty mi się podobał, że jeszcze miał wtedy włosy takie, moda była, tylko jest zatkuj, tyś blond. No to wpadnij do mnie w sobota, tam będzie mała imprezka rodzinna, więc ja, słuchajcie, koszula, galoty, bija do tych bogucic, puką, otwiera mi starszą pani i go do Awekaj. No ja do Marysi. Marika, do ciebie. No i jak to w familokach, wieloizba, małoizba, znaczy wieloizba i kuchnia z takimi forhangami, czyli przepierzniami. Wzięli mnie tam do stołu i mama się pyta, co pan robi? A no ja mówię, ja górnikiem jestem. Babcia z kuchni na całego stołu powiedział, hajer. Za chwilę, co pan robi? Ja mówię, no będę strzałowy. Babcia z kuchni, co on powiedział? Będzie hajer strzałowy. Nagle słuchajcie, szklonka w kuchni się strzaskała, babcia wpadła do izby z takim wielkim przerażeniem i go dosłuchajcie, mój stary miał 56 i umarł za ślepra, a do mojej wnuczki hajer przyszedł. O, ho, ho, i tak o szczęśliwo, zadowolono. Jest drugo w nocy, wszyscy się rozchodzą, a mama go do Marysi, wiesz co, niech pan zostanie tutaj na noc, bo to szkoda tak się włóczyć. No to ja też, słuchajcie, August, wiecie, to taki zlew, że się lekko umył, położył się na taką wersalkę i leża. I po tej kuchni takie słychać tylko tup, 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 tup. Nagle Marika w takiej dupnej halce, pyk, położyła się koło mnie, wzięła jedna ręka, położyła mi na pierś, drugą na Mariolka i godo mi tak, nikt nie wie się, że ją takie małe cycki, po pierwszym dziecku mi urosną. Słuchajcie, to co chłopowi powinno właśnie się zewrzeć i tak dalej, to mnie to wszystko zmiękło. Marika bezczelnie mnie atakuje. Ta wersalka zgrzyta jak jasny gwint. Ona się do mnie przytula, chyto mnie, a tu ino takie no więc ja wystraszony, bo pierwszy raz z kobietą w łóżku. Nagle, słuchajcie, nagle się otwiera forhang i go do babcia. Marika, śpisz? Nie, no bo nic nie słysza. Tak, od tego czasu, jak grzech wyrwał, tak mnie zaczęli przezywać hajer. Moi mili, do roku, zanim ukończyłem 50 lat, naprawdę przyjechałem mnóstwo państw, miast, a to dlatego, że kiedy po powrocie z Wietnamu i z tej wyprawy brakło kasy i została tylko goła emerytura, wiecie, wasi rodzice, czy znajomi, czy przyjaciele mają emerytury, to wiecie, na ile dostarczą, na światło, gaz, pora opad i na tym się kończy. Wtedy sobie przypomniałem, że ja jako młody człowiek podróżowałem autostopem. Autostopem zajechałem na Papuę Nową Gwineę. Zajęło mi to 9 miesięcy. Wszystkie kraje arabskie, gdzieś Borneo, Indonezja. To wszystko gdzieś złupiłem autostopem, ale mam 50 lat. I pomyślałem sobie, kurde, co ja zrobię sobie na 50? Bo wiecie, jak jest na Abrahama na Śląsku, nie? Przyjdzie ciocia Hela, uje z dzichu, wypiją, zjedzą i cię obgadają. No ale tego się nie da, nie? W związku z tym, no to ja też to zrobię, ale przy okazji sobie postanowiłem, że zrobię sobie przyjemność dla siebie, czyli pojadę do Dalai Lamy. Kiedy rozpocząłem poszukiwania, jak się do niego dostać, to wszyscy mi się pukali w głowę, człowieku, o czym ty godasz? Przecież tam jest miliard ludzi, każdy, gdyby chciał mu chociaż minutę, no to nie byłoby najmniejszej szansy. Ale ja wiedziałem. Wiedziałem, że tego człowieka spotkam, stanąłem w Katowicach na Dolinie Trzech Stawów, słuchajcie, Chinia, kartka z napisem, Dalai Lama, Indie. Jedzie pierwszy, głupi, jedzie drugi, pniok. W końcu się jeden zatrzymał, mówi, proszę pana, a powiedz pan prawdę, gdzie pan jedzie? Ja mówię, do Dalai Lama. Ja mówię, o kurwa, to do Rzeszowa zabiorę. Słuchajcie, także się znalazł w Rzeszowie, nie? Potem cała historia mojej podróży do Dalai Lamy, to znacie, napisałem książkę, hajer jedzie do Dalai Lamy w takim samym tempie i historia rozprawią. W każdym razie, kiedy Rzech tam dotarł, że go spotkał, to on się mnie tylko zadał mi jedno pytanie. Dlaczego do mnie? A mnie, wiesz co? Bo ty jesteś dobrym człowiekiem. I tak miałem 3,5 godziny na takiej jego prywatnej mszy. Później miałem okazję we Wrocławiu dać mu moją książkę i na dłuższą rozmowę. Często mnie ludzie pytają, sobie, co ci hajer to dało, żeś go spotkał, nie? Bo ludzie myślą sobie, że jak spotkasz Dalai Lamę, to wiesz, on cię dotknie, noga ci odrośnie, on cię dotknie i nagle masz bujne włosy. Mówię, nie, moi mili. To tylko tyle, że on mówi,
cztery prawdy. Unoś się go do 10 przykazań, tam jest cztery prawdy i nic więcej. Tylko tyle, że to jest bardzo mądry, ciepły i dobry człowiek. Nie chciałbym o tych przygodach z Dalai Lamą, bo ja, moi mili, ciechałem cztery kontynenty. Tutaj Michał mówił o tanim podróżowaniu. No to ze dwa przykłady z różnych kontynentów. Wyjeżdżam do Ameryki Południowej, robię Kolumbię autostopy. No tu akurat może nie był rewelacyjna cena, ale do Kolumbii, że zapłacił 1640 zł, bilet na pół roku. Jadę Kolumbia, Ekwador. I kiedy ja stanąłem w Ekwadorze, słuchajcie, pod Cotopaxi, pomyślałem sobie, hajer, przecież niedawno byłeś w Pakistanie, w Afganistanie, gdzie talibą chatę spaliłem. I jak sobie myślę, kurde, no teraz było czas wyjść na taką górkę, nie? Ja się strasznie wstydziłem, że kiedyś wpadłem do szczeliny i gdyby nie Słowacy, to ja bym przed wami nie stał. No ale jak na ta górka wyjść? Tam trzeba sprzęt, raki, klamory, liny, czekany. Chodzę dookoła, bo tam jest kilka wiosek, w końcu znalazłem jedną wypożyczalnię, siedzi taki smutny chłop, na mnie patrzy. I ja mówię, dzień dobry, czy pan wypożycza sprzęt, bo tam wszędzie kosztowało 100, 120 dolarów i więcej. W końcu ja mu mówię, a on się pyta, skąd jesteś? On jest z Polski. Mówi, stary, to ty mi z nieba spadłeś. Ja tu miałem dziewczynę, pracownicę, ja się w niej zakochałem. O, myśmy się pokłóciły, dupła drzwiami i poszła. Ale ja ją kocham. Weź zadzwoń do niej, ja ci wszystko pożyczę i tak dalej. Mówię, daj ten adres, żeby zadzwonił. Wziąłem, czy to Jagoda Sosnowiec. Wiecie, także ryknę jak był. Oczywiście dzwonia do niej tu po przyjeździe do Polski, dała mu telefon, ale ten telefon się nie odzywa. Mam wszystkie klamory. Idę pod ta Cotopaxi. Moi mili w międzyczasie wprowadzają opłaty w Argentynie, na tą najwyższą górkę chcą już 1000 dolarów. Tutaj się dźwignęły opłaty, więc pomyślałem, a zawsze sobie tak myślę, że jedna osoba jak tak gdzieś po cichutku kaś się wkręci, to się nikomu nic nie stanie. I ja też tak podjechał pod Park Narodowy, rozjechał krzoki i czekam do białego rana. Oczywiście tam się światło świeci w tym miejscu, gdzie sprawdzają bilety. Nagle światło się zagasiło i o tak. Plecak z całym sprzętem, po cichutku, na paluszkach, jak Jogi Bubu. Już prawie przechodzę pod tym szlabanem, nagle wyskakuje facet i krzyczy na mnie, gringo ticket. Ja w tych nerwach się odwracam, będą kurwa, zaś bilet. A on mówi, kura, ja będę hopie, kura. Patrzę, dźwignę mi szlaban i mi godzę, że mam iść. Słuchajcie, uszedłem tak 32 km było z tamtego miejsca do miejsca, skąd się startuje na Cotopaxi. W związku z tym gdzieś po 4 km podjeżdżał jeep, Mister Kura Kama. No to słuchajcie, Dipko wskoczył do tego jeepa, młodzi Belgowie jadą, no i tak my dojechali na wysokość 4200, skąd się jedzie na 4800. Oczywiście młodzi ludzie u nich Dipko, i poszli. No ja natomiast, słuchajcie, powolutku, tak jak Krzysiu Wielicki, taki specjalista od wysokich gór, aparat fotograficzny. Bo się okazało swego czasu, że kiedy po jednym przyjeździe znalazłem się w szpitalu, bo jak człowiek ma tak starszy samochód, też trzeba zrobić przegląd, to mnie też tak robili przeglądy w szpitalu. Pani doktor mi go do pani Mieczysławie, kiedy pan miał robione ostatnio badania płuc? I mówię, no dość dawno. Wysłali mnie do Sosnowca, też tam do Instytutu Medycyny Pracy. Pani doktor zrobiła zdjęcia, obejrzała go, do wie pan co, pan ma 40% kamienia płuca. No i tak mi poważnie go, do wie pan co, teraz lacie, telewizor, spokojny tryb życia. Wziąłem się to do serca. Przychodzę do domu, moja ślubna mi go do... Co ci powiedzieli? Wiesz, Dziocha, to coś ty u mnie brała za orgazm, to nie było to. Moje płuca tak herlają, a moja ślubna myślała, że ja jest taki szczęśliwy co chwila, nie? No w każdym razie wchodzę na górę, do schroniska przychodzi jakiś miejscowy, go do... Mister Kura, coffee and tea? A ja tak patrzę, i go do... a ile to kosztuje? A on nie jest za darmo, to to i to. Znalazła się jeszcze skóra z kurczaka, że łobryz i bez przerwy na mnie pokazują Mister Kura, Mister Kura. Ja za bardzo nie wiedział, co to jest, bo hiszpańskiego nie znam, pytam się tych Belgów, nie słuchajcie, obcy, co to jest ten Mister Kura, bo oni pierona nie rozumieją. A oni mówią, no jak to, kto wszyscy wiedzą, że tu przyjął ksiądz misjonarz z Polski i czekają na twoje błogosławieństwo. A ja jak ta durno pała, słuchajcie, jak się staną w tym, to Pater Noster. Jak opowiadam ta cała historia, bo ona jeszcze nie miała końca. Miałem po tym była jeszcze historia, jak ja zjechał na dół. Już jak ta góra zdobył, to jest dłuższe opowiadanie, zjechałem na dół.
Wychodzą, bo mi go dają, proszę księdza, jest transport do Riobamby, może się ksiądz zabierze, no słuchajcie, jechać za darmo. Więc zjeżdżamy tam na dół, wychodzą z budki jacyś w mundurach, wychodzą, słuchajcie, dzieci, kobiety indiańskie i wpierone ludzie. I kierowca mi go do Unii też czekają na błogosławieństwo. No to co ja mam zrobić? Ja stanę i go tam tak. Polaków puszczajcie za darmo, nie kradnijcie, paternoster. Oni na kolanach, przychodzi ksiądz po kolędzie, ja mu to opowiadą. On go do HR, ty włosku nie umiesz. Ja to ja wiem. To jedna z opowieści o Ameryce Południowej. Ja tutaj bym opowiadał też o szczęściu podróży, bo bardzo często jest tak, że ludzie opowiadają różne historie, ale też trzeba mieć szczęście i traf. I takim szczęściem była moja podróż, z jednym z muzyków YouTube, a to już jest inna historia, a wrócilibym jeszcze na chwilę do Afryki, jeśli pozwolicie, bo już mi tu pokazują, że jest koniec. Więc na razie koniec nagrania, a ja bym tu za chwilę jeszcze coś porozprawiał.